Cześć. Pod moimi filmami, a także często przy wielu różnych tematach dotyczących ochrony przyrody, wycinki jakiegoś lasu, regulacji rzeki, budowy zapory, często gęsto pojawiają się komentarze typu: kto was lub ciebie, znaczy mnie, finansuje? W zależności od potrzeb i gustów komentującego są to najczęściej Niemcy, Ruscy, Soros, lewactwo ogólne i pewnie jeszcze by się znalazło parę przykładów, no ale najczęściej są to te właśnie wymienione nacje, czy też osoby, czy też ideologie. No, zwał jak zwał. Gdy czytam te komentarze, to trochę mnie zawsze bawią, a trochę się zastanawiam, jak bardzo już nasze społeczeństwo jest zindoktrynowane przez jakąś propagandę, że takie rzeczy pisze, ponieważ no, jest to dość zabawne. Śmialiśmy się kiedyś z Markiem z Fundacji WWF Polska, który pracował tam przez parę lat, a gdzie ja też pracowałem przez półtora roku, że chyba jesteśmy za słabi w tym swoim protestowaniu, w byciu tymi ekologami, ponieważ nikt nigdy nie chciał nas przekupić żadną łapówką, a tyle się o nich słyszy. No i prawda jest taka, że nie znam nikogo w branży szeroko pojętej przyrodniczej, czy wśród ekologów, znaczy wśród znajomych z różnych stowarzyszeń, fundacji, których ktoś kiedyś chciałby przekupić w którąś stronę. Znam przykłady takie, dowody anegdotyczne, ale które myślę, że są prawdziwe, że w jakiejś sytuacji inwestor chciał zapłacić ekologom po to, żeby móc jakąś inwestycję przeprowadzić, ale szczerze mówiąc nigdy nie słyszałem o takiej sytuacji, żeby ktoś chciał zapłacić ekologom za to, żeby jakaś inwestycja nie doszła do skutku. No ale może to jest moje małe doświadczenie, w końcu jestem w tej branży tylko 10 lat, więc pewnie jeszcze wielu rzeczy nie widziałem. No i rzeczywiście wielkich osiągnięć nie mam. Wraz z moim stowarzyszeniem tylko kilkaset drzew udało się nam objąć ochroną jako pomniki przyrody. Ponad 300 hektarów lasu i tak dalej. No ale pewnie grubsze ryby dostają różne takie propozycje. W każdym razie tak odnosząc się pokrótce do tych śmiesznych komentarzy, nie finansują mnie Niemcy, ani Rosjanie, ani Soros, ani lewactwo. Ale nie jest też tak, że wszystko to, co robię, to do tego dokładam. Przez wiele lat tak było i wszelkie działania związane z ochroną przyrody, z edukacją przyrodniczą prowadziłem głównie ze swojej kieszeni, jak i większość osób z mojego stowarzyszenia. Ale co jakiś czas trafiały mi się różne prace. I o tych pracach może trochę opowiem, bo myślę, że jeśli oglądają mnie osoby, które potencjalnie są zainteresowane jakimś takim stylem życia przyrodniczym, to mogą być tym zaciekawione. Już na studiach, już przed studiami pracowałem jako edukator przyrodniczy, ale były to takie fuszki po 50 zł raz na pół roku, więc ciężko z tego oczywiście cokolwiek sobie kupić poza pizzą. Na studiach już trafiła mi się pierwsza praca stricte w ochronie przyrody. Była to praca w grupie badawczej ptaków wodnych Kuling, z którym to stowarzyszeniem znałem się już z czasów licealnych, gdzie byłem ich wolontariuszem. A na studiach na pierwszym czy tam drugim roku, chyba na drugim, kiedy studiowałem w Gdańsku, okazało się, że to stowarzyszenie zajmuje się czynną ochroną ptaków w rezerwacie Mewiałacha i Ptasi Raj. To są dwa rezerwaty na Wyspie Sobieszewskiej. Jeden przy ujściu Wisły, przekopu Wisły, a drugi przy dawnym ujściu Wisły, nad Martwą Wisłą, czy tam raczej nad Śmiałą Wisłą. I praca tam polegała na tym, żeby przez 10 godzin dziennie pilnować, żeby nikt nie wchodził do rezerwatu, nie płoszył ptaków, nie deptał gniazd. No bo są to takie miejsca na plaży, fragmenciki plaży, turystyczne miejsca, gdzie ludzie chętnie by sobie poplażowali. No ale są to rezerwaty, więc jak wiadomo, do rezerwatów, zwłaszcza takich, gdzie ptaki gniazdują na plaży,
wchodzić nie wolno. I na tym polegała praca, żeby tego pilnować i żeby edukować też ludzi, więc szedłem tam zawsze z lornetką, czasem z lunetą i pokazywałem ludziom wszystkie ptaki, foki, które tam były. A jeśli ktoś się trafiał taki, kto nie umiał czytać, że jest zakaz wstępu, bo ptaki mają lęgi, no to musiałem go wyganiać. Już tak mniej przyjemne to było, a trafiało się oczywiście takich osób w ciągu dnia zazwyczaj kilka. No więc to była taka już porządna praca, która jak na tamte czasy, czyli ładne parę lat temu, dawała super kasę dla studenta. To były chyba 300 brutto za 10 godzin dziennie. Razem z dojazdem wychodziło mi to 15 godzin, bo mieszkałem w Gdyni i komunikacją publiczną, SKM-ką, autobusem i promem, tak to szło. Ale było fajnie. Oczywiście było to ultra męczące. Inne prace, które później miałem, też często wiązały się z edukacją przyrodniczą. Przez jakiś krótki okres pracowałem jako taki człowiek zajmujący się GIS-em i wymyśleniem jakiegoś tam sposobu retencji w systemach melioracyjnych na potrzeby jakiegoś większego masterplanu Wód Polskich, ale to była taka krótka współpraca i szczerze mówiąc średnio mi się podobała, bo nie jestem chyba stworzony do pracy przed komputerem non-stop. Zresztą tam pieniądze były dużo, dużo gorsze niż w tej pierwszej. Aktualnie finansuje mnie państwo polskie, gdyż jestem doktorantem na UJ-cie, co oznacza, że dostaję miesięcznie 2046 zł stypendium. No, jest to oczywiście jakaś kwota, która pozwala mi przeżyć, ale, no, ale nie oszukujmy się, jakbym nie łapał wielu innych prac po drodze cały czas, to oczywiście nie mógłbym robić takich rzeczy, jakich teraz robię. To, kto mnie finansuje, to są moi widzowie w dużej mierze, ponieważ to jest też mniej więcej już taka kwota, jaką dostaję z UJ-u, co zresztą możecie sobie sprawdzić na Patronite, za co bardzo serdecznie wam wszystkim dziękuję. Z reklam na YouTubie, które staram się, żeby nie były zbyt nachalne, więc są na początku i na końcu filmu, mam między 100 a 300 miesięcznie i to pozwala mi na przykład zainwestować w sprzęt. Rok temu kupiłem aparat bezlusterkowiec, którym nagrywam te wszystkie filmy i mniej więcej po roku mi się on spłacił z Patronite'a. Oczywiście po drodze jeszcze mikrofon, obiektyw, jakiś gimbal, jakaś tam naprawa drona, więc to powiedzmy, że wychodzę na zero dzięki waszemu finansowaniu, co jest dla mnie super sprawą, bo mogę robić filmy, robię je teraz regularnie, co muszę przyznać, że nie jest to już takie oczywiste, bo ciągle dość dużo mam pracy innej. No więc tak to wygląda z mojej perspektywy. Poza tym łapię cały czas różne fuszki. To, o czym pisałem, praca związana z badaniem torfowisk na potrzeby planu ochrony czterech rezerwatów. No to będzie taka fuszka za parę tysięcy na miesiąc pracy. Bardzo ciekawa, niewątpliwie. Bardzo hardkorowa, jeśli chodzi o warunki terenowe, bo właśnie zaczynają się komary, więc spędzenie 10 godzin dziennie na torfowisku będzie wyzwaniem, no ale będzie też jakimś przyrodniczym doznaniem na pewno. I tak to się mniej więcej przedstawia. Wielu moich znajomych, większość w zasadzie z mojego stowarzyszenia, to są ludzie, którzy zupełnie nie są finansowo związani z przyrodą. Znaczy mają swoją pracę bardzo różną, ale rzadko jest ona związana z przyrodą, więc jakaś taka działalność ich aktywistyczna, wolontarystyczna, no to właśnie się opiera na tym, że chcą i po pracy czy w weekendy coś robią. Jest jakaś grupa osób związanych z nauką, no, z racji tego, że ja jestem doktorantem, to znam też wielu doktorantów,
w różnych ośrodkach naukowych, no i zazwyczaj są to takie właśnie stawki koło 2000, koło najniższej krajowej. Jak ktoś się załapie na jakiś grant, no to oczywiście trochę więcej. Jak ktoś jest bardzo dobry w tym, co robi i dostanie grant, no to oczywiście też jakieś pieniądze już są lepsze. No ale to wtedy też oznacza mniejsze zaangażowanie w ochronę przyrody. Jakaś część ludzi zajmujących się ochroną przyrody też są oczywiście urzędnicy, na przykład w RDOŚ-ach. I tam też zarobki są raczej bardzo niskie, z tego co mi wiadomo. No, generalnie ochrona przyrody nie jest branżą, do której ktokolwiek idzie dla pieniędzy. Taką, powiedzmy, jeśli chodzi o wykształcenie, zbliżoną dziedziną jest leśnictwo, po których to studiach większość osób, może nie większość, ale wiele na pewno trafia do lasów państwowych i to już wiem, że często jest dla pieniędzy, ponieważ zarobki w lasach państwowych są dobre, ale w takiej stricte ochronie przyrody aktywizm przyrodniczy no raczej wszyscy do tego dokładają. Ewentualnie tak jak ja wychodzą na zero, ja akurat dzięki swojej popularności tej medialnej, YouTube'owej wychodzę na tym na zero bądź na lekki plus. Musiałbym to pewnie policzyć. Albo jakbym nie inwestował w lepszy sprzęt, żeby nie mieć ładniejszego obrazka, to może bym wychodził na plus. No i tak to się kręci. Więc to jest o tyle ciekawe, że ciągle słyszymy o tym, że ekolodzy są finansowani przez nie wiadomo kogo, kiedy tak naprawdę największa organizacja ekologiczna w Polsce, czyli właśnie WWF, ma budżet roczny na poziomie około 20 milionów, co jest oczywiście bardzo dużą kwotą i moje wolne rzeki mają budżet, w sensie jakiś tam obrót na poziomie, nie wiem, 20-30 tysięcy, jak wydaliśmy album w zeszłym roku finansowany ze środków województwa. Więc oczywiście to kwota bardzo duża, no ale powiedzmy sobie szczerze, kawałek drogi w pierwszej lepszej gminie Stalowa Wola na przykład kosztuje więcej. Więc biorąc pod uwagę, że tamten WWF to jest największa organizacja, jest o rząd wielkości, a jeśli nie o kilka rzędów wielkości, bogatsza od następnych, drugiej, trzeciej największej organizacji w Polsce, to możecie sobie wyobrazić, że to nie jest miejsce, w którym zarabiałoby się wielkie pieniądze. To, co jest dla mnie ciekawe, już tak pomijając te szczegóły, to, że jakaś część społeczeństwa nie jest w stanie w ogóle przyjąć do wiadomości faktu, że ktoś może mieć inne poglądy, niezbieżne z tym, co serwuje, nie wiem, rząd czy opozycja. No na przykład takie, że należy chronić przyrodę, to nie jest wbrew pozorom pogląd jakiś taki oczywisty. Chyba obecnie obowiązujący w rządzie jest taki, że należy czynić sobie ziemię poddaną, bardzo dosłownie. No a wiecie, ja od kiedy świadomie dokonuję jakichś życiowych wyborów, to raczej staram się ograniczać swój własny wpływ na przyrodę i staram się ją chronić ze względów zupełnie niezwiązanych z jakimikolwiek pieniędzmi, tylko z tym, że po prostu kocham przyrodę. Widzę, ile złych rzeczy się z nią dzieje, a także z tymi wszelkimi rzeczami związanymi z retencją, regulacjami rzek i tak dalej, o których się dowiedziałem i o których moja świadomość wzrosła w związku ze studiami przede wszystkim. Więc no jest to ciekawe, że tam, gdzie ktoś prezentuje inne poglądy, tak jak ja na przykład prezentuję inne poglądy niż duża część społeczeństwa chciałaby słyszeć, to od razu ktoś widzi w tym pieniądze. Tak jakbym nie mógł mieć swojej własnej opinii, zresztą myślę, że dobrze uargumentowanej, na jakieś tematy. To, co jest też ciekawe, to, że teraz w obliczu tej wojny, rosyjskiej inwazji na Ukrainę, okazało się, że nagle państwa w Europie bardzo szybko przyjmują postulaty ekologów, czyli różnych organizacji
które przez wiele lat nie mogły się przedrzeć. Na przykład odejście od paliw kopalnych, odejście od rosyjskiego gazu. To są postulaty, które były, wiecie, w obiegu takim opinii publicznej, głównie dzięki właśnie środowiskom ekologicznym przez wiele lat. Teraz dopiero w obliczu tej wojny na przykład premier Morawiecki mówi, że trzeba odejść od importu rosyjskiego węgla, od rosyjskiego gazu i ropy, ale i tak jeszcze nie od wszystkiego tego przecież odeszliśmy. A być może gdyby słuchano ekologów szeroko pojętych wcześniej, to już dawno byśmy odeszli i mieli w Polsce dużo lepszy miks energetyczny z odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatraki, fotowoltaika, czy także z atomem. No więc to wszystko, co chciałem powiedzieć dzisiaj, a może w końcu zbiorę się za tydzień do nagrania filmu takiego porządnego o tym, co jest nie tak z polską gospodarką wodną. Możecie w sumie w komentarzach podsunąć jakieś tematy. Do zobaczenia. A, postscriptum. Nagrywam oczywiście w pięknym Łęgu, który znacie już z dwóch filmów. To są okolice tej Bobrowej Kaskady. Myślę, że koniecznie na rezerwat. Jestem w zwykłych adidaskach, więc nawet nie mogę tam dzisiaj pospacerować. Ale to dobrze, bo nie ma co rozdeptywać.